20 maja 2019 roku mija 100 lat od urodzin Gustawa Herminga Gruzińskiego, jednego z najwybitniejszych pisarzy polskich XX wieku. Losy i twórczość Herminga Gruzińskiego stanowią świadectwo cierpień i czynów człowieka, któremu przyszło przeżyć czasy totalitarnej przemocy i kryzysu wartości. Urodził się 20 maja 1919 roku w Kielcach w dość zamożnej, spolonizowanej rodzinie żydowskiej. Był czwartym spośród czworga dzieci Doroty Zbyczkowskich i Jakuba Herlinga Felgruzińskiego. W 1919 roku rodzice pisarza mieszkali w Kielcach, jednakże sporo czasu spędzali też w pobliskich Skrzelczycach, gminie Pierzchnica, gdzie mieścił się duży folwark, którego byli właścicielami. Tak wspominał te czasy Hermin Grudziński w rozmowie nagranej w 1996 roku w Neapolu przez Wisława Kudelskiego. Kiedy się urodziłem, ojciec mój był właścicielem niewielkiego majątku w Skrzelczycach w okolicach Buzka, który zawsze potem, w następnych już latach mojego dzieciństwa, był przedmiotem opowiadań o ich jakiejś niezwykłej obfitości. Wszystko tam było jakoby wielkie, ogromne, niezwykłe. Grzyby, przez które nie można było przejść czy przeskoczyć, ryby kilkukilowe. To była legenda. Często się o tym mówiło, o tych skrzelczyckich obfitościach i o niezwykłym zupełnie bogactwie tego mająteczku. Przeczyłoby to temu, że jednak ojciec wkrótce po moim urodzeniu sprzedał te Skrzelczyce tak wspaniałe i zakupił młyn w Suchedniowie, do którego o wiele później, krótko przed wojną, dobudował mały tartak. Spotyka mnie też wiele pytań. Skąd przy moim nazwisku wziął się Grudziński? Według legendy rodzinnej, drugi człon nazwiska był rezultatem faktu, że mój pradziadek walczył w Lasach Kieleckich w czasie Powstania Styczniowego. Tam mu to drugie nazwisko nadano. Ale ja nigdy nie natrafiłem na żadne ślady czy też dowody tego twierdzenia, tak, że muszę to uznać za legendę. Coś w rodzaju rodzinnego mitu. Gustaw uczęszczał do gimnazjum imienia Mikołaja Reja w Kielcach. Będąc uczniem 6 klasy, zadebiutował reportażem Świętokrzyszczyzna, wydrukowanym na łamach warszawskiego pisma młodzieży szkolnej Kuźnia Młodych. Po maturze od 1937 roku, wbrew woli ojca, przez 2 lata studiował filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim. Współpracował w tym okresie z czasopismami Ateneum, Pion, był redaktorem Orki na Ugorze. W październiku 1939 roku założył z kolegami jedną z pierwszych organizacji konspiracyjnych, Polską Ludową Akcję Niepodległościową. W grudniu 1939 roku postanowił uciec na zachód. Przekroczył linię demarkacyjną rozgraniczającą tereny zajęte przez niemieckie i radzieckie wojska. Dotarł do Białegostoku, potem do Lwowa. Tu został przyjęty do założonego jeszcze przed wojną Związku Literatów. Czasowo korzystał z protekcji Marii Dąbrowskiej i Juliusza Kleinera. Następnie udał się do Grodna, gdzie znalazł pracę w Teatrzyku Kukiełkowym. W marcu 1940 roku chciał przedostać się na Litwę, jednak wynajęci przez niego przewodnicy okazali się współpracownikami NKWD. Aresztowano go i skazano na 5 lat więzienia. Przyczyną aresztowania było też z niemiecka brzmiące nazwisko i wojskowe długie buty, co wpłynęło na posądzenie pisarza, iż jest agentem niemieckim szkodzącym Związkowi Radzieckiemu. Początkowo przebywał w więzieniach w Witebsku, Leningradzie i Wołogdzie, skąd został przetransportowany do łagru w Wiercenie. Po głodówce protestacyjnej w styczniu 1942 roku na mocy obowiązującego już od niemal pół roku układu Sikorski-Majski został zwolniony. Wstrząsający opis rzeczywistości obozowej zawarł później w książce Inny świat. Książkę rozpoczyna motto zapożyczone od Fiodora Dostojewskiego ze wspomnień z domu umarłych.
Tu otwierał się inny, odrębny świat, do niczego niepodobny. Tu panowały inne, odrębne prawa, inne obyczaje, inne nawyki i odruchy. Tu trwał martwy za życia dom, a w nim życie jak nigdzie i ludzie niezwykli. Ten oto zapomniany zakątek zamierzam tutaj opisać. Tak rozpoczyna się wyjątkowe świadectwo życia w Łagrze pióra Gustawa Herlinga Grudzińskiego. Przedstawiony przez autora obraz to opis skrajnego wynaturzenia relacji międzyludzkich, pracy w ekstremalnych warunkach, upodlenia i upadku wartości. Wydana w Londynie w 1951 roku książka była jednym z pierwszych i pozostaje do dziś jednym z najważniejszych tekstów krytykujących totalitaryzm i przedstawiających walkę ludzi nie tylko o godność, ale zwyczajnie o przeżycie. Pokazuje życie zredukowane do głodu, strachu i walki o przetrwanie. Inny świat na swoje pierwsze oficjalne polskie wydanie musiał czekać aż do 1988 roku. Wcześniej funkcjonował jedynie w drugim obiegu i z konieczności w niewielkich nakładach. 12 marca 1942 roku w miejscowości Ługowoje Grudzińskiemu udało się przyłączyć do 10 Pułku Artylerii Armii Polskiej generała Andersa. Jego dalsze losy są związane z dniami drugiego korpusu, w którego szeregach uczestniczył między innymi w bitwie pod Monte Cassino. Za udział w tej walce otrzymał order Virtuti Militari. Thank you.
1943 roku Grudziński wznowił działalność literacką. Pisał do czasopism polskich w Bagdadzie i Jerozolimie. W latach 1945-46 kierował działem literackim tygodnika Orzeł Biały. Tymczasem życie rodziny Gustawa dotykają nieuniknione wydarzenia. W 1943 roku umiera ojciec Jakub, który dołączył do zmarłej przed wojną na tyfus matki pisarza. Brat Maurycy i siostry Eugenia i Lucja wojnę przeżyli i zostali w Polsce. Po wojnie w 1945 roku Gustaw Herling Grudziński został emigrantem politycznym. Z żoną Krystyną z domu Stojanowską zamieszkał we Włoszech. W roku 1947 wraz z Jerzym Giedroyciem założył w Rzymie Instytut Literacki i wydawał miesięcznik Kultura. Po przeniesieniu pisma do Londynu mieszkał tam do 1952 roku, do samobójczej śmierci żony. Współpracował również z londyńskim tygodnikiem Wiadomości, kierowanym przez Mieczysława Grycewskiego. Na łamach tego pisma ukazał się w odcinkach jeszcze przed wydaniem książkowym Inny Świat. Dzieło, które autor zadedykował swojej żonie Krystynie. Od 1946 roku był członkiem Polskiej Partii Socjalistycznej, z której wystąpił w roku 1960. Główną przyczyną były spory wśród emigracyjnych socjalistów. Przenieśmy się na kilka chwil w czasy zniewolonego człowieka. Poznamy historię więźnia Michaiła Aleksiejewicza Kostelewa, który pewnego dnia pojawił się w Wiercewie w brygadzie Gustawa Herlinga Grudzińskiego. Ale zanim tam dotarł, przyszedł długi okres przesłuchań w więzieniu. Oto jego opowieść. Fragment pochodzi z książki Inny Świat. Jestem Michaił Aleksiejewicz Kostylew. W wieku 24 lat z polecenia partii opuściłem Politechnikę w Moskwie i wstąpiłem do Akademii Morskiej we Władywostoku. Tam na kursach wieczorowych w ciągu 4 lat nauczyłem się języka francuskiego na tyle, aby móc swobodnie czytać. Byłem chory na tęsknotę za czymś nieokreślonym. Wszystko, co czytałem, działo się jak gdyby w klimacie podzwrotnikowym, gdy ja żyłem od urodzenia w lodowatej pustce. Jeżeli kiedykolwiek poczułem tylko na krótko, czym jest wolność, to właśnie wtedy, kiedy czytałem książki francuskie od starego Bergera. W roku 1937 właściciel prywatnej wypożyczalni książek Berger został aresztowany, a w parę tygodni później pociągnął za sobą mnie. Na pierwszym przesłuchaniu opowiedziałem o sobie wszystko. Przyznałem się do swojej grzecznej miłości do Zachodu i zażądałem przeniesienia całej sprawy z więzienia przed plenum organizacji partyjnej w szkole morskiej. I wtedy wszystko zaczęło się. Budzono mnie w nocy. Odprowadzano po paru godzinach do oceli. Budzono znowu o świcie. Wywoływano na badania podczas posiłków dziennych i godzin przeznaczonych na załatwianie potrzeb fizjologicznych. Śledczy męczył mnie, zadając natarczywe pytanie. Kto należał do tajnej organizacji w szkole morskiej? Kogo wtajemniczyłeś w swoje poglądy? Gdzie i kiedy odbywały się zebrania? Jaki był cel praktyczny organizacji? Jakie miała kontakty z zewnątrz? Kto był przywódcą? Odmówiono mi mycia i spacerów na dziedzińcu więziennym. Chodziłem błędny, oszołomiony, z zaczerwionymi od niedospania oczami, z rozwaloną od niezrobionych jeszcze ran głową. Zatraciłem poczucie czasu, zrywałem się z pryczy na dźwięk swojego nazwiska, zaczadzony i półprzytomny. Któregoś wieczoru usłyszałem wreszcie od sędziego śledczego.
No, Kostylew, skończymy dzisiaj śledztwo. Podpiszesz tylko akt oskarżenia i koniec. Wszystko sprowadza się do jednego. Chciałeś z pomocą obcych mocarstw obalić obecny ustrój Związku Sowieckiego. Na te słowa skurczyłem się i zapadłem jak od nagłego ciosu. Krew uderzyła mi do głowy jeszcze chwila, a krzyknąłbym głośno kłamstwo. Zdołałem jednak tylko wymamrotać w osłupieniu. Obalić z pomocą obcych mocarstw ustrój Związku Sowieckiego. A wtedy sędzia śledczy rzucił na stół zeznanie, podpisane przez trzech uczniów szkoły morskiej. Poprosiłem o akt oskarżenia i położyłem na nim swoje nazwisko. W styczniu 1939 roku Kostylewa odesłano z wyrokiem 10-letnim do obozu w Mostownicy. Trafił do pracy w brygadzie leśnej. Praca fizyczna złamała go i poniżyła do tego stopnia, że nie było rzeczy, której by nie zrobił do zdobycia dodatkowego kawałka chleba. Znienawidził współwięźniów i uważał ich odtąd za swoich naturalnych wrogów. W marcu 1941 roku Kostylew przeszedł do łagru w Wiercewie z prawą ręką na tymblaku i zaliczony został formalnie do naszej brygady tragarzy, gdzie miał rozpocząć pracę, gdy skończył mu się zwolnienie po wygojeniu ręki. Pamiętam, że go aby nie spadła. Gdy czytał, w kącikach jego ust błąkał się uśmiech, szarująco naiwny, prawie dziecinny. W pewnej chwili, upewniwszy się, że w naszym kącie nikt się nie rusza, odłożył książkę i zdrową ręką zaczął odwijać bandaż. Przed ostatecznym zerwaniem ze skrupkałego układu od rany spojrzał znowu w naszym kierunku i odrzuciwszy głowę w tył, szarpnął gwałtownie. Przybliżył się do pieca i po omacku wsunął obandażowaną rękę w ogień. Przez jego ściągniętą twarz przebiegł skurcz bólu, a na czoło wstąpiły wielkie krople potu. W ciągu tych kilkudziesięciu sekund zdążyłem zauważyć nie tylko jego przykutą drgawkami bólu twarz, ale i rękę, spuchniętą głodę, obciągniętą złuszczoną od poparzeń skórą i ociekającą krwią i ropą. Wyciągnął ją wreszcie z ognia. Opadł ciężko na ławę obok pieca i skłoniwszy głowę między kolana, zaczął lewym rękawem ocierać pot z twarzy. Uwolniony od tej straszliwej próby, zdawał się teraz rozluźniać i rozprężać. Posiadłszy bolesną tajemnicę Kostylewa, posiadłem również wkrótce potem jego przyjaźń. Dowiedziałem się, że czeka na widzenie z matką. Doradzałem, żeby do czasu widzenia z nią zarzucił swój proceder opalania ręki i poszedł choć parę razy na bazę. On jednak dziecinnym uporem odpowiadał, że nigdy już nie będzie dla nich pracował. 10 kwietnia dowiedział się, że jest na liście transportowej do obozu w Kołymie, który był czymś w rodzaju odpowiednika niemieckiej selekcji do gazu. Kostylew przyjął ten cios mężnie, ale z pewnym osłupieniem. Pamiętam, jak wyszeptał cicho, że nie zobaczy matki. Nie wiem, co skłoniło mnie, ale jeszcze tego wieczoru poszedłem do naczelnika obozu zaofiarować się na ten etap zamiast Kostylewa. Naczelnik nie zgodził się. Nazajutrz wieczorem dowiedziałem się, że Kostylew oblał się właśnie wiatrem trzonku i jest w szpitalu. Umarł w straszliwych męczarniach, nie odzyskawszy do końca przytomności. Choć umarł inaczej niż żył, do dziś widzę go z przekrzywioną od bólu twarzą i ręką zanurzoną w ogniu, jak ostrza kartowanego miecza. Gustaw Herling-Grudziński z niezwykłą odwagą opisał tragedię ludzi przebywających w łagrach, walczących o godność i należyte warunki do życia, poszukujących moralnego ładu i prawdy. Podobną wymowę ma pieśń Jacka Kaczmarskiego pod tytułem Obława, która mówi o konieczności obrony przed niesprawiedliwym światem. Głęboko zwalczał groźnie, aż pożarnę resztę. Poszłem na galową siebie,
nienawiść do wojny, choć zła mówi, że ich zło zrywa wszystkie sny. Z daleka ktoś gdzieś krzyknął, nagle to odniosła. Stoń! Miejsce strony padły na nas, cztery gończacy. Obłaha, obłaha, na wolę wielki obłaha. Pędzimy za parę szybę, gęsty, leżymy chowane. Grom śniegu deptany, w tym kręgu sama trwała. Czoła nie wiem, czy kłani go, czy to szampanę. Niewiele szczęścia miał, bo wypadł prosto mnie kły i krew tryskała z rany. Tym teraz nie wypadł siłą przed siebie naszkował. Ujrzałem małe wieczki, nie ma nas przed nim rozszerpane. Zginęły ślepe usta, tak po wszyscy klęki dwa. Bezprawny na tym siebie zły, nie wiem, co je zławił. I zginie także stary wilk, bo trzy drodze zna. Ostrzymał nas zarczycami i zrałem trzech rozdruchami. Obława, obława, na młody wilk nie obława. Wycinkę za parę żywem gęstym lecie wychowane. Grudziński przebywał w Monachium. Pracował w rozgłośni polskiej Radia Wolna Europa. Był to trudny czas dla pisarza. Ciężko było mu podnieść się po samobójczej śmierci żony. Nastąpił wtedy okres wyjątkowych pisarskich trudności. Zamknięty w sobie, samotny, stawiał sobie wysokie i bardzo precyzyjne wymagania literackie. Opisuje zimowe wieczory w Monachium, wędrówki po barach, omal radosne zstępowanie w coraz niższe kręgi. W domu dużo pił, spał w ubraniu, rano golił się i szedł do pracy w wolnej Europie. Przez ogród angielski, tak piękny w śniegu, że krótkie przejście do biura wywoływało we mnie mieszaninę euforii i suchego szoku. Czułem, że poranne przechadzki były dla mnie łykami powrotu do życia. Nie pisałem oczywiście wyjałowiony pracobiurowo. Przełożyłem pewnego dnia dwa sonety Szekspira. I ożyłem, sercem skamieniałym, niezdolnym już do miłości, lecz odżyłem. W 1955 roku osiadł na stałe w Neapolu, gdzie poślubił córkę włoskiego lekarza Lidię Croce. Wybrał odpowiednią osobę, która zmieniła jego życie na lepsze. To ona wyrwała go z monachijskiej depresji. To ona dała mu rodzinę, mieszkanie w Neapolu, otaczała opieką jego pisarstwo, rozumiała potrzebę jego polskiego płuca. To ona pomagała mu przejść przez czasem długie chwile melancholii. Ona znosiła jego trudne okresy, a delikatnie mówiąc, on sam nawet nie zaprzeczał, że ma trudny charakter. To wreszcie ona przekonała go, aby zachował swoje archiwum, które zamierzał przed laty zniszczyć. I właśnie ona napłoniła go, aby ustanowił Martę, ich córkę, opiekunem swojej spuścizny. W PRL-u informacje na temat Gustawa Herlinga Grudzińskiego podlegały cenzurze. Jego nazwisko znajdowało się na specjalnej liście osób, objętych całkowitym zakazem publikacji.
Jego twórczość pisarska została upowszechniona w Polsce dopiero po 1989 roku. Jednak pisarzowi nie obce były losy jego ojczyzny. Współpracował z Komitetem Obrony Robotników i Polskim Porozumieniem Niepodległościowym w kraju. W III RP działał w ruchu Stu, Polskiej Partii Centroprawicowej. W 1990 roku został laureatem literackiej Nagrody Polskiego Pen Klubu imienia Jana Barandowskiego. W 2000 roku odebrał w Krakowie doktorat honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego z 5 czerwca 1998 roku został odznaczony orderem Orła Białego w uznaniu znamienitych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej. Na twórczości mówi on o walce jednostki z siłami, można ją zniszczyć. Jest hołdem dla człowieka wyzwolonego. Biegła w dół na złamanie karku gram. Nikt mnie nie trzyma, nikt nie prześwietla. Gdy na mostu nie stawia tam. Po grani, nad przepaścią bez łańcuchów, bez kochania. Ponad sześć podjad i wezmą, zdradził nierozsądny drań. Wilczy lud, wspomnienia zmienią. Polską grań, po grani. Bo mi drogi nie zastąpią pogolani. Tylko łapią mnie za nogi, krzyżą mnie i krzyżą stań. Ci to w pół stanęli drogi i zębami, pazurami kruszą grań. O, moja droga z piękna dobiegła, przebacz nawet na szyję skok. Polskiej poezji nowy przekład i pierwszy krok, piekła pierwszy krok. Poezji nowy przekład i pierwszy krok, piekła pierwszy krok. Tu do mnie, trudna chwyta mnie dziewczyna z tymi dłońmi. I do końskiej grzywy wiąże szarpie grzywy, ona grzy. Ona coś jest w swój książę. Przedtemi do piekła. Nie mam czasu na przejażdżki, wieć wściekła. Nie wiesz ty, co cię tam czeka, tu wisinę tocząc łzy. Więc budę się dla człowieka, nie strasznie uść. I odchodząc zabierz ty. Zesłani, naznaczeni potępieni i strzelani. Co robicie w piekła stronie, prąd w płocie, lecąc ty, przy śmierceniu twoich stóp pod klucz. To nie tak. Nie użalaj się nad nami, tyś poeta. Myślę, że jest nieśmiony, to nasz szyju, to nasz rok. Bo nie wiem, ludzie poszli, tutaj żaden nas nie ścieżą. Naszego spektaklu o Gustawie Hartwigu Grudzińskim. My mieliśmy przyjemność też poznać go bliżej. Mam nadzieję, że Państwo również nieco więcej się na jego temat dowiedzieli. Zapraszam tu wszystkich. Chciałabym przedstawić osoby występujące. Wystąpili przed Państwem Iwona Herej, Gosia Grabowska, Sylwia Marczyk, Dominika Kaczorowska, Jadwiga Smulka, Krystyna Stramska, Renata Buczyńska, Paweł Kamiński, Broni Gustawa Herlinga Grudzińskiego, Karol Groś, Broni Śledczego, Witalii Mazepa Gościnnie, Broni Kostylewa, Paweł Kamiński. Scenariusz przygotowała Elżbieta Zakrzewska, zapraszamy tu do nas. Scenografię przygotowała Emilia Wołęsza. Prezentację multimedialną opracował Piotr Herman. Bardzo dziękujemy. Serdecznie dziękuję pani dyrektor Justynie Trzmiej, współpracownikom, za wszelką pomoc w realizacji tego spektaklu, ale nie tylko za wszystko, co razem wspólnie robimy. Oraz z miejscem